Dziś udajemy się w miejsce znane z przekazów biblijnych. To Góra Nebo, miejsce, do którego dotarł Mojżesz ze swym ludem wyprowadzonym z egipskiej niewoli. Góra Nebo wznosi się na 800 metrów, stąd niedaleko do innych biblijnych miejsc – Jerycha, Doliny Jordanu i Madaby. 19 marca 2000 roku odwiedził Górę Nebo Jan Paweł II w czasie swojej 91. podróży apostolskiej. Z okazji wizyty papieskiej na terenie sanktuarium ustawiono monolit jubileuszowego roku 2000. Łaciński napis głosi: jeden Bóg, Ojciec wszystkich, ponad wszystkimi. Przed obeliskiem wmurowano tabliczki z miastami, których mieszkańcy towarzyszyli papieżowi. Pośród innych miast znajduje się tu również tabliczka z napisem Wrocław. Autorem monumentu w kształcie kart księgi i głów proroków jest Włoch Vincenzo Bianchi. Przy wejściu na teren posesji franciszkańskiej znajduje się głaz z napisem: Franciszkańskie Kustodia Ziemi Świętej, Góra Nebo, Siakha, Memoriał Mojżesza, Chrześcijańskie Miejsce Święte. Miejsce to jest czczone przez wszystkie trzy religie abrahamowe: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Pierwsze wzmianki o Górze Nebo znajdują się w opisie Eksodusu i wyjścia z niewoli egipskiej. Za nieposłuszeństwo wobec Boga Mojżesz miał umrzeć na tej górze i nigdy nie zejść do krainy danej Izraelitom. Ta maleńka, zielona oaza to miejsce, w którym Mojżesz uderzył laską w skałę. Wypłynęła z niej woda. W pobliżu Góry Nebo miała też być ukryta biblijna Arka Przymierza. U zarania chrześcijaństwa na Górze Nebo powstało sanktuarium poświęcone biblijnemu Mojżeszowi. Wykopaliska datują powstanie sanktuarium na IV wiek. Możemy obejrzeć jedynie fragmenty mozaiki charakterystycznej dla kościołów wczesnochrześcijańskich. A to zdjęcie pokazuje fragment bazyliki, która jest dla nas niestety niedostępna. Obok pozostałości po bazylice Jan Paweł II posadził drzewko oliwne. Charakterystycznym symbolem sanktuarium jest wężowy krzyż z brązu autorstwa włoskiego artysty Giovanniego Fantoniego. Jest on odwołaniem do wydarzeń biblijnych i cudów dokonywanych w imieniu Boga przez Mojżesza. Z Góry Nebo widoczne jest Morze Martwe. Niestety widoczność dziś nie jest zbyt dobra. Za górami znajduje się Dolina Jordanu, czyli owa ziemia obiecana. Zjeżdżamy już z Góry Nebo i udajemy się do drugiego miejsca znanego z biblijnych przekazów, a mianowicie Madaby. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze w pracowni mozaik. Jordańskie kobiety układają z tysięcy drobnych kawałków prawdziwe dzieła tej sztuki zdobniczej. Wystarczy tylko wzór, pinceta
i materiał do układania, aby powstały przepiękne mozaiki. Madaba to biblijna Medeba, 60-tysięczne miasto w północno-zachodniej Jordanii. Około 120 roku przed naszą erą należała ona do Judei. W 106 roku przed naszą erą zdobyli ją Rzymianie. W V wieku ustanowiono tu biskupstwo bizantyjskie, a w VII Madaba została podbita przez Arabów. Największym zabytkiem w tym miejscu jest mapa mozaikowa Palestyny i Dolnego Egiptu, pochodząca z VI wieku. Mapa ta znajduje się na posadzce prawosławnej bazyliki świętego Jerzego. Na frontonie kościoła wisi tabliczka z napisem Patriarchat Jerozolimy 1996 rok. Mozaika nazywana jest mapą świata, gdyż tak sobie ten świat wówczas wyobrażano. Ściany Bazyliki Świętego Jerzego ozdobione są pięknymi mozaikami i ikonami. Jedna z mozaik przedstawia chrzest Jezusa w Jordanie. Pierwotny rozmiar tej mozaiki szacowano na 6 metrów szerokości do 15, a nawet 25 metrów długości. To, co zachowało się do dziś, obejmuje obszar od Libanu na północy do delty Nilu na południu. Jest tu również mozaika przedstawiająca kuszenie Jezusa. Niedaleko kościoła wznosi się meczet, którego kopuły błyszczą w promieniach zachodzącego słońca. Udajemy się do Ammanu, by rano wyruszyć w trzecie biblijne miejsce – Betanię za Jordanem. Dojechaliśmy do poziomu zerowego, czyli poziomu morza. Do Morza Martwego jest 18 km zjazdu serpentynami. Wjechaliśmy na teren zwany Betanią za Jordanem. Najważniejszym odkryciem archeologii chrześcijańskiej ostatnich lat było zidentyfikowanie na podstawie źródeł archeologicznych i należących do tradycji chrześcijańskich źródeł literackich miejsca, gdzie Jan chrzcił nad Jordanem. To właśnie tu, a nie w komercyjnym kibucu izraelskim Jardenit, święty Jan ochrzcił Jezusa. Miejsce to, jako jordańsko-izraelskie pogranicze, było całkowicie zaminowane i dopiero traktat pokojowy w 1994 roku pozwolił na intensywne prace archeologiczne. Jordan dziś poprzez rabunkową gospodarkę leżących nad nim państw jest niemal strumieniem. Niegdyś rozlewał się i meandrował po całej dolinie. Był głęboki, a boczne strumyczki tworzyły oczka wodne idealne do celów chrztu przez zanurzenie. To właśnie w tym miejscu miał schodzić Jezus do Jordanu, by przyjąć chrzest z ręki świętego Jana. Potwierdził to Jan Paweł II, który odwiedził to miejsce w marcu 2000 roku. Jedna ze współczesnych mozaik przedstawia moment chrztu Jezusa. Pod zadaszeniem znajdują się ruiny Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela z 6 lub 7 stulecia. Świątynia została zniszczona przez silne trzęsienie ziemi. Bazylika Świętego Jana Chrzciciela jest trzynawowa.
zachowały się kapitele marmurowych kolumn oraz posadzka z ośmiobocznych marmurowych płytek. Grecki prawosławny patriarcha Jerozolimy zniósł tu i konsekrował w 2005 roku piękny kościół z mozaikami i ikonami. Wznoszony jest tu również kościół katolicki, cerkiew prawosławna, gdyż każdy odłam chrześcijaństwa chce mieć tu swoją świątynię. Wnętrze świątyni zdobią piękne złocone kandelabry, freski i ikony. Jest również współczesna mozaika podłogowa. Idziemy w dół w stronę Jordanu. Na drugim brzegu Jordanu widoczne są izraelskie posterunki. Za drewnianym pomostem znajduje się piękna kamienna chrzcielnica wypełniona przefiltrowaną wodą z Jordanu. Za chwilę rozpoczną się tu chrzciny. Jordan w tym miejscu nie jest zbyt czysty i płynie leniwie. Po środku biegnie granica. Śliczna arabska dziewczynka już po ceremonii chrztu pozuje do zdjęcia z rodziną. Miejscowym zwyczajem świadkowie ceremonii, w tym uczestnicy wycieczki, zostali obdarowani woreczkami zawierającymi po kilka cukierków. Woda w chrzcielnicy skropiona jest wonnymi olejkami. Opuszczając brzeg Jordanu, przejeżdżamy obok miejsca zwanego wzgórzem Eliasza, skąd prorok miał być wzięty do nieba. Trwają tu prace archeologiczne.